Natalia Nykiel, dzień dobry. Dzień dobry. Trzymasz w ręku dzieło, z którego podejrzewam jesteś bardzo dumna, bo zebrać taki zespół artystów, którzy by chcieli zająć się twoją muzyką poniekąd na nowo, to powiedz, tak się stało szybko, z dnia na dzień, że udało się już, czy to były jakieś dłuższe zabiegi? Wiesz co, z jednej strony dłuższe, z drugiej strony to było wszystko na już, w ogóle jakby... Cały ten ostatni rok i przed wydaniem płyty się zadziało tak na już, wszystko było po prostu... Nie spodziewałam się przede wszystkim, że udało mi się tak szybko w ogóle wydać płytę i... No i cieszę się bardzo, że mogłam do współpracy zaprosić właśnie takie osoby jak Kasia Nosowska, jak Paulina Przybysz, które właśnie tworzą to całe moje dziecko, czyli Lupus Electro. Teraz też jesteśmy świeżo po wydaniu remiksów i... Ja właśnie, ja myślałem, że pytam o remiksy. Aha, nie, bo to jest... Tak, to jest wersja podstawowa. Tak, to jest wersja podstawowa. Remiksy są tylko w digitalu. Mhm. I tym bardziej też cieszę się, że jeszcze raz udało się zaprosić bardzo fajne osoby do współpracy. Też to było trochę na takiej zasadzie, że ja gdzieś tam przez ten rok trochę poznałam nowych ludzi i też już mogłam tak sama uderzyć, sama do nich. Jak to jest? Jest to takie nerwowe oczekiwanie, że ktokolwiek tam z artystów wziął, czy to Dumplingsy, czy tam z Staff Alkopoligami, jest potem takie nerwowe oczekiwanie, co oni z tego zrobią, jak to będzie brzmiało? Czy już jesteś na takim poziomie, że... A spokojnie, dajmy czas. Czy takie jest nerwowe patrzenie w maila, czy w telefon, żeby dowiedzieć się, jak to będzie brzmiało? Ja się nie bałam, jak to będzie brzmiało, bo też wyszłam z założenia, że wybieram do tych remiksów takich ludzi, których jestem pewna, co oni robią. Że ja znam ich twórczość, wiem, że to, co robią, jest dobre i to mi się podoba, więc nie miałam żadnych wątpliwości, że to, co zrobią, będzie super. Mogłam się tylko zastanawiać, w którą stronę z tym pójdą i jak to będzie ostatecznie brzmieć, ale ja jestem zadowolona z każdego remiksu. Czy patrzyłam nerwowo w maila? Nie wiem. Chyba nie miałam kiedy, bo miałam strasznie napięty ten ostatni rok i to było na tej zasadzie, że miałam wszystko po prostu naraz, więc jak przychodziły, to się cieszyłam, a jak nie przychodziły, to o nich nie myślałam, bo myślałam o 100 innych rzeczach, więc to też tak wyszło, że w sumie się nie cieszyłam. Miałaś w ciekawym aspekcie, spodziewałaś się, że to aż tak szybko, tak mocno się potoczy, że tak dużo zdarzeń w bardzo krótkim czasie będzie miało miejsce, taką komasację? Chyba nie, chyba nigdy tak o tym nie myślałam, Zawsze mam po prostu w głowie to, żeby robić to, co robię na 100% i żeby to było dobre. Cieszę się, że to ma takie odwzorowanie tak jakby w życiu, że to wszystko faktycznie tak ładnie poszło i że te remiksy też tak się sprawdzają, że ludzie gdzieś tam podchodzą do mnie na ulicy i mówią, że wow, ten remiks ze Stasiakiem, to jest super. No ja też się cieszę, bo ja teraz w ostatnimi czasy, jeżeli słucham swojej muzy, no to słucham remiksów. Więc ja jestem bardzo zadowolona, że to się tak potoczyło wszystko. A na scenie jak teraz będzie po remiksach? Będzie bardziej pójście w większą jeszcze elektronikę, większą zabawę dźwiękiem? Myślę, że tak. To znaczy to też jest tak, że ja trochę już i po tych remiksach, i po płycie, i po iluś tam koncertach, które zagraliśmy, już też sobie wyznaczyłam taką dokładniejszą ścieżkę, jakby, przy której się będę kierować przy drugiej płycie i na pewno gdzieś tam to będą jakieś takie mocniejsze brzmienia i te remiksy myślę, że też tak mnie trochę w tym utwierdziły. I myślę, że na koncercie na pewno jest dużo mocniej i myślę, że na koncercie też będziemy grali jeden czy dwa remiksy właśnie z tej epki. Bardzo fajnie, tylko że wiesz, że wszyscy teraz tak spoglądają. Na płycie współpracowałaś i tu cała lista wielkich artystów. Tak. Potem remiksy i naprawdę też są to artyści, których ci wielu zazdrości. I teraz jest taki punkt, gdzie wielu powie zgodnie z pokerową zasadą, sprawdzę. Co teraz? Tak. Tak, no to jest na pewno tak, że druga płyta to jest taki sprawdzian. Mhm. Jesteś albo nie jesteś. Nie wiem, zobaczymy. Chciałabym to też gdzieś tam... A pracujesz już nad tym materiałem, powiedz? Tak, powoli gdzieś tam zaczynamy o tym myśleć i ja też potrzebuję trochę czasu jeszcze na to. Też nie chciałabym tego robić na fali, że o, teraz super idzie, no to szybko robimy drugą płytę. Tylko żeby to po prostu miało gdzieś tam... Żeby to było dobre, żebym ja uznała jakby sama ze sobą, że to jest dobre i że robię to po prostu bez jakiejś tam napinki.
Nie mam pojęcia, jak to wyjdzie z tą drugą płytą. Zobaczymy. Chciałabym, żeby odniosła sukces i zdaję sobie sprawę, że presja trochę rośnie, no ale... Ale to jest też taka adrenalina, trochę też o to w tym chodzi, żeby iść dalej i się rozwijać i próbować nowych rzeczy. No i zobaczymy. Okej. Okay. Chciałem Cię zapytać o jedną taką rzecz, bo wiadomo, dziennikarz szykujący się na wywiad czyta biografię i jedna rzecz mnie zaszokowała, gdyż miasto, z którego pochodzisz, w świadomości 99% Polaków, to jest country i wiesz, wymachujący kapeluszami faceci w kowbojkach. No tak, to by się zgadzało. Nie, no ja w ogóle, jakby ja nie jestem fanką przede wszystkim tej imprezy. W sumie nawet nigdy nie byłam na niej tak tej stricte. Ale powiedz, to wygląda tak, że to jest jednorazowa heca w kilka dni w ciągu roku? Czy rzeczywiście twoje rodzinne miasto, Mrągowo, żyje tymi dźwiękami? Czy po sezonie, po festiwalu można tam pojechać i w jakiś sposób żyć duchem tej imprezy? To też nie jest tak, że tam ludzie po prostu przez cały rok chodzą w kowbojkach i w kapeluszach. No, moim zdaniem to jest totalnie na kilka dni jakby w ciągu tego sezonu. Niemniej jednak jest to atrakcja i też jest miasteczko country, które jest bardzo fajnie. Byłam tak, w miasteczku. A na festiwalu? Na festiwalu, wiesz co, to jest tak, że festiwal jest, ten telewizyjny jest na amfiteatrze, ale i tak całe miasto tym żyje. I to jest moim zdaniem fajne, bo wszyscy po prostu wychodzą ze swoich domów. Nie ma po prostu, nikt nie siedzi w domu wtedy. No, ale to nie są moje klimaty. Jasne, no właśnie chciałem zapytać, nie było problemu z dorastaniem w innych strukturach dźwiękowych, mimo że coś takiego się działo w twojej rodzinie? No tak, ale też dzieje się dużo rzeczy, bo w Mrągowie, znaczy ja też nie jestem bezpośrednio z Mrągowa, tylko jestem spod Mrągowa. Mhm. W Mrągowie też jest Festiwal Kultury Kresowej, czyli jeszcze w ogóle coś innego. Mhm. Więc jakby dużo różnych wpływów można gdzieś tam usłyszeć, ale to raczej nie miało na mnie jakiegoś większego... A jest tak, coś takiego, jakieś miejsca, gdzie bez problemu mogłaś, nie wiem, spotkać się z ludźmi, grać, tworzyć? Tak, w Mrągowie jest dom kultury, w którym zawsze mieliśmy, jest Saka, który wynajmował zespoły i to na pewno dało mi bardzo dużo, bo ja tam spędziłam połowę mojego życia z moim zespołem, notabene rockowo-metalowym. I tam też w tym domu kultury się uczyłam śpiewać i naprawdę tam... dziewczyny, z którymi śpiewałam, nauczyły mnie bardzo dużo i uważam, że jakby dzięki nim też myślę to, co myślę i chyba gdzieś tam mam jakiś taki obraz na muzykę. Dlaczego cię o to tak męczę tutaj podpytuję? Bo chyba jesteś kolejnym przykładem na to, że nie trzeba być z jakiegoś wielkiego ośrodka albo nie wiem, mieć wielkich tradycji rodzinnych, żeby coś spróbować zrobić. Tak z perspektywy czasu ta droga była bardzo trudna i stroma. Czy to było tak, że nagle ktoś cię helikopterem zawiózł na jakiś pułap, stało się, wiesz, udział w programie telewizyjnym i tak dalej i to tak wybuchło? Czy to było takimi drobnymi kroczkami wchodzenie na rysy? To na pewno było drobnymi kroczkami i takimi jeszcze sprawdzaniem siebie właśnie, w czym się czuję, no bo mówię, i śpiewałam w zespole rockowym i gdzieś tam miałam styczność z poezją śpiewaną i to wszystko... No nie wyobrażam sobie ciebie śpiewającego z Kaczkowskiego, Widzisz. To były różne kroki i na pewno też nie urwałam się jakoś z choinki, jak poszłam do programu, ale to też na pewno był moment tego helikoptera właśnie jakby bezpośrednio po programie, kiedy zaproponowano mi kontrakt. No ale stwierdziłam, że jak już to mam, to warto by to zrobić na 100% i zacząć po prostu tak, jak ja chcę od razu i się na tym bardzo skupić i starałam się wkładać jak najwięcej pracy moją płytę. Ciekawe zdanie, że tak jak ty chcesz, to znaczy, że była jakaś presja, nazwijmy to w ogóle bardzo generalnie, otoczenia, żeby pójść na jakieś kompromisy, na jakieś skróty, żeby powiedzieć ci, a tego to nie rób, a może zrób to jednak to. Presja na pewno była i wydaje mi się, że nawet nie musiała być taka na głos mówiona, tylko była już bezpośrednio po programie. Bo już gdzieś tam ludzie sobie wyobrazili mnie, każdy na swój sposób i właśnie chyba sztuką było po prostu wyjść z tego i zrobić coś od razu po swojemu. Bo też jest tak, że dużo osób, nie wiem, wydaje mi się, że ma tak, że na przykład dostaje kontrakt i mówi, dobra, no to tą płytę zrobimy tak, jak oni chcą, ale druga też będzie moja. No nie, to nie działa. No.
Znaczy moim zdaniem to nie działa. Ja nie chciałam tego robić. A w przypadku podsiadły to działało. No tak, tylko że być może jakby wytwórnia też miała na niego dobry pomysł, ale nie, no myślę, że jakby też Dawid podstawił sprawę jasno i też zrobili to, co im się podobało, no i to zadziałało. To od razu wtedy działa i to jest naturalne. Wracając do ciebie, to było taki strumień serca, tak? Tak. Od razu. Ja powiedziałam na pierwszym spotkaniu wytwórni, że ja tę płytę chcę zrobić z Foxem i koniec. Okej. Okay. Jeszcze jedno a propos talent show. Był na pewno taki moment, że ludzie, którzy pracowali w programie, jurorzy, zetknęli się z twoją już muzyką. Jak to było? Nie miałam w sumie jakichś takich informacji? Nie. Jakby, no w sumie tak... Znaczy ja wiem, że oni znają, ale ja też występowałam z Bądź Duży w Voice i raczej jest taki odzew, że chyba mi się podoba, chociaż nie mówię, nie. Justyna Staszkowska na pewno mi mówiła, że dostała płytę i mówiła, że się bardzo podoba, więc jest mi bardzo miło, że gdzieś tam to też jest doceniane przez osoby, z którymi gdzieś tam mogłam współpracować na samym początku. Mamy początek wakacji. Wakacje w trasie, czy odpoczywasz? Trochę w trasie, trochę odpoczywam, trochę się uczę. Wszystkiego po trochu. Na pewno chciałabym się skupić na muzyce przez te wakacje i nie tylko stricte na koncertach, ale sama chciałabym trochę odpocząć od całego tego roku, czyli jeszcze na tłoku studiów i po prostu siedzieć sobie całymi dniami i grać i śpiewać i tak w ogóle bez napinki. Tak, ale koncerty na pewno będą i takie wakacje wakacyjne też. Dzięki wielkie w takim razie, życzę mimo wszystko spokojnych wakacji. Dziękuję bardzo.